Zaczynam od kawy i od pakowania. Ciąg dalszy. Zobaczcie, na śniadanie moją ciecierzycę w pomidorach. Macie przepis na blogu. Tutaj jest blasiny wózek, a tutaj nadal trwa pakowanie. Widzicie co? Szukałyśmy kawy w namiocie sojowym i w jednej kawiarni nie mają i nas wyśmiali. W drugiej kawiarni nie mają ekspresu, ale obiecali, że będą mieli mleko sojowe. A w trzecim mieli mleko sojowe, ale zepsute, bo leżało już bardzo długo. Ale i pani powąchała i stwierdziła, że jednak mi go nie da. 800 aircraft. Please remove headphones during this demonstration. There are 8 emergency. No. Rodzinnie, w pociągu. No już w pociągu siedzi. Zobaczcie, Basia, jest jej śniadanka. Ups, musiałam odwinąć dywan, bo boję się, że tutaj na grudzi. Ja muszę wyłączyć telefon. Tu mamusia musi podłączyć. Hej, jesteśmy w Londynie. Nie kręciłam dla was, znaczy nie rzucałam wam vlogów, dlatego że byliśmy w podróży, a później strasznie zmęczeni przez tego małego tu. A dzisiaj będą się działy ciekawe rzeczy, bo w końcu idę na ten market, o którym wam mówiłam, więc liczę na to, że będzie jakoś fajnie. No tak, borówy zjadłaś wszystkie. Dobra, muszę robić się na nie, jestem strasznie głodna. I do zobaczenia później. Zobaczcie, na śniadanie robię sobie granolę, którą przywiozłam ze sobą, moją domową granolę. Dodam do tego trochę borówek, malinek i tych przepysznych, wielgachnych taktyli. Super. Zasia robi porządki w naszym mieszkanku małym. Może wam trochę pokażę to mieszkanie. Ogólnie to, teraz już mam trochę bałagan, ale jest to bardzo fajne mieszkanie. Tutaj jest taki mały salonik, obok jest sypialnia, a tutaj jest kuchnia. Tylko właśnie sprzątam, więc nie jest. Znaczy sprzątam i opiekuję się Basią. Wiecie, jak się ma dziecko, to wszystko zajmuje między 2, 3 albo i 4 razy więcej czasu. Ale czekam, aż się wybierze planie, żebym mogła włączyć suszenie i wtedy już z Baśką idziemy na miasto. Musimy się tutaj rozglądać, nie jak coś ciekawego znajdę. Ale mega dużo ludzi. Strasznie dużo ryb, mięsa, serów. Na razie nie znalazłam nic ciekawego dla mnie. To jest ciekawe, mikras. Compramos un paquetito hecho. Postanowiłam, że jednak potrzebuję kawy i zaraz mu pokażę, co super znalazłam. A i ogólnie, po tym co sobie zamówiłam w Warszawie w Starbucksie, teraz już zawsze zamawiam ginger plantate, na wegańskim mleku, teraz widziałam kokosowe i dwie pompki cukru. Nie mają takie śmieszne poczapy. Fajnie. Uważam za spas.
fajnie, że się chce gdzieś z domu. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo długiej drodze dotarłam do miejsca, do którego chciałam zaznaczyć. Tutaj mamy tam do tego Baśka jest na rękach. Baśka akurat to budziła. Wychodzę i czekam na Siedzimy sobie w parku. Basia trochę marudziła. Więc teraz oglądamy gołębie i pijemy wodę, tak? No właśnie, Basia próbuje wyciągnąć wodę. No to zatyczka, kochanie. Proszę. I jest mega ciepło, 13 stopni. Basia je hummus i fajny tosterek z takie warzywa. A ja mam spring rollsy z sosem sojowym. Fajne, wegańskie. O, proszę bardzo. Zobaczcie, chciałam zrobić dla Was zdjęcie i nagrać, ale Basia już cały czas próbuje mi zabrać. Basia, co tutaj byś chciała zabrać? Mam musi kawałek ciasteczka. Dobrze, już Ci dam kawałeczek, dobrze? Proszę. Niedobre. Tutaj mamy mokę, cupcake, a tutaj mamy ten majsmit, ale też wegański oczywiście, i truskawkową. I ciasteczko z pekanami. Mokę, cupcake, świetna po prostu. Mega kawowa, bardzo dobra. Niestety nie mieli innych smaków, cupcake'ów, ale potem no, można zamówić przez internet i dzisiaj będą jakieś inne smaki. Dzisiaj wieczorem. Więc super. Halo Basiu, co robisz? Siedzisz przy lampce i rwiesz papierek. W swoich świątecznych galotach. Mama też ma świąteczne galoty. I wkładasz do środka. Do rolki. Łóżko! I wylazł trochę? No, brawo! Brawo, pimpuszku! Miałaś kryjówkę? Sałatka Cezara, oczywiście wersji wegetariańskiej, bo świnia ma penę z sosem pomidorowym i jeszcze mamy tutaj chlebek. Grzecznie bawi, a ja robię jej śniadanie. Wykorzystałam to mleko, które Wam pokazywałam. Przywiozłam są płatki jaglane. No i wrzuciłam banany. I teraz to wszystko gotuję. Oczywiście mieliśmy być po 8 na tym markecie. Ale Basia dzisiaj postanowiła pospać do 9. A my nie ustawiamy budzika, bo Basia zawsze się budzi wcześniej. No właśnie. Tak? Tak. Co robisz? Cześć. Już zaraz będzie twoje śniadanko. Tak. Tu się odbijesz w szybie. Słuchajcie, jest sobota rano i właśnie znowu idziemy na market. Już tam jest z tyłu, jeszcze musimy mieć kasę z bankomatu i mam nadzieję, że uda nam się coś dobrego zjeść. Chociaż zobaczcie, jaka jest kolejka przed śniadaniownią. Jest to masakra. Tam krzyczy ceny. A próbujemy się na tajski, ale nie wiem, czy się uda. ก็มีตังค์มาใช้เลย 50 ล้านบาท ล้านปอนด์ซื้อไปแล้ว ปลาดูก่อน ขอไป Mam pancake i no zobaczymy, czy dobre. Yeah, lovely. Five times, please. Onions, yogurt, everything.
Some yogurt sauce, that's alright for you? No. Raw onions? No. Maybe, I like a little, onions. A little. Yeah. Okay. And what's that? This is mint, lime, chili, coriander. Oh no. No? No, I don't like tamarind. Oh, tamarind, yeah. Tamarind is great. It goes on the chickpeas, so yeah. Okay, so can I have like without coriander? No coriander. Oh, what about the fresh? No. I'm liking this 2% of people who taste like egg salt, yeah. To jest placek z mąki z soczewicy, wypełniony w środku ziemniakami i dodatkowo jest cieciorka, peski granat i sos na marynarce. I wszystko jest po prostu przepyszne. Wegańskie, bo tutaj mamy. I chyba niebieskie rzeczy są też wegańskie. Zajebiste miejsca. Hello. How do you get what's that green? Yeah. Matcha tea, yeah. Dobra, to weźmy jedną. Wu-Tang Chang. Can I have one Wu-Tang Chang? Yeah, sure. Ginger. One for me and Proszę nas jeszcze na to samo indyjskie jedzenie, było takie dobre i mam zamiar je wziąć i zjeść się w domu, bo mieszkam tutaj niedaleko stąd. Can I have without the yogurt? No yogurt. Yeah, only tamarind and Only tamarind. I had it before. Yeah, because I hate coriander. So only tamarind and
A bit of onion. Yeah. Mówiłam wegańską pizzę, ziemniaczki i ale teraz jakiś czas można na nią. Pyszne, naprawdę. Fajny wegański serwis. Na Godot Markecie znowu, ale tu razem nie ma ludzi, bo tam ludzie jest zamknięte. Mam tutaj kawę. Teraz postaram się coś znaleźć nadającego się dla mnie do jedzenia. Pancake'ami kokosowymi, tymi samymi, które mam wczoraj. Słuchajcie, dzisiaj jest tutaj bardzo mało ludzi, bo okazuje się, że Nepal nie jest zamknięte. Ale na szczęście kilka miejsc otwartych, więc jadłam sobie już te pancake'i. Zostawiłam teraz Łukiego, no tutaj taka jest miejscówka do siedzenia. Mam kasę i idę jeszcze sobie coś znaleźć. Basia śpi, więc nie ma sensu tak z nią chodzić, bo leci jej strasznie głowa. Zaraz coś znajdę dobrego, mam nadzieję. Najwięcej jest ciast. Spaje. Jest hummus, ale już nie mam dość hummusu. Głównie jest mięso i słuchajcie, to mięso jest największe kolejki. Tutaj już jadą pancake'i. Tutaj myślałam, że sobie zjeść. No właśnie, tutaj jest ten zarazki. Chciałbym sobie wyglądać tak super. Jest tylko z sejtanem. Sama nie wiem. Chodki. I zasadzie tutaj troszkę próbuję. Czekam z tamte. To są przyrodzone i kolejne. Tu wejdę do drzwi. Tak, łapię to do drzwi. Naprawdę bardzo smaczny, orzechowy, przepyszny. Muszę wyjąć listę tego, co chcę kupić. Teraz powiedzmy. Kule do pomidorów. Świąteczne. Gwiazdka, jest anyż, guziki i na cynamonie. Kupiłam sobie macę specjal. Nie je. Kwietniczkową kawę. I mam baśkę. I tak, siedzimy tu razem i czekamy na samolot. Zjadliście moje pałeczki, moje szukki, tak. Czas na gorącą czekoladę. Słuchajcie. Właśnie mam zamiar też raz się wykąpać z tą fajną kulą blasza. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy mogę ją podzielić, bo ona jest ogromna. Spróbuję. Wow, zobaczcie, odpadają gwiazdki. Ale to nie wygląda.